I teraz tą bombą będziemy mogli sobie zniszczyć tamte skrzynki, które nie będziemy mogli... Które tak naprawdę byśmy pierwszy raz zobaczyli w momencie, kiedy byśmy weszli na tą arenę. A jako, że nas jeszcze nie było na tej arenie, no to będę miał sobie troszeczkę ułatwioną robotę, że nie będę musiał tutaj specjalnie się... Mówię, wy pewnie sobie teraz myślicie, że mi już dużo zostało tutaj, ale uwierzcie mi, nope, nie zostało mi dużo. Wręcz mogę powiedzieć, że bardzo malutko mi teraz już zostało. Jeżeli chodzi o ukończenie Misty Island. I można by powiedzieć, że zakończenie tak jakby... Powiedzmy tego pierwszego aktu. Ale to takie powiedzmy dlatego, że ja nie uznaję w tej gierce czegoś takiego jak akty. Akty mówię w takim Jacku jedynce, znaczy w takim Jacku dwójce, trójce, Ratchet & Clanku jedynce, dwójce. Ale w Jacku jedynce, błagam was. Co to jest za akt gry? Chyba aktowaty jak już. To co jedynie może być. Ale nie taki akt, że o, zakończyliśmy tutaj akt pierwszy, więc teraz lecimy na akt drugi. Nie, nie, nie. Jeśli chodzi właśnie o Misty Island, to mówię, ja się bardzo bałem tej lokacji za dzieciaka, bo szczerze powiedziawszy ma taki dosyć mroczniawy klimat. Aczkolwiek teraz bardzo mam wielki szacunek do Misty Island, bo bardzo lubię graficznie, soundtrackowo, jak i po prostu klimatycznie, bo klimat w tej lokacji jest bardzo fajny. Lurker! I tutaj mamy platformę z niebieskim eko. Kiedy ją zasilimy, to tam będzie możliwość dostania się do Power Cela! Cela, cela, cela! No i oberwałem. Oberwałem i nie fajnie, wam tyle powiem. Nie fajnie. Dlatego starajmy się nie obrywać, bo potem będą właśnie takie przykre przygody. W ogóle też niebieskie eko, jak widzicie, powoduje, że jesteśmy szybsi. I tam mamy naszą, ten, Sandover Village. I to tylko pokazuje, że Misty Island nie jest jakoś daleko położone, jakby się wydawało. 26% gry. No, no to dzisiaj na bank mamy 30%, czyli taką powiedzmy pierwszą ćwiartkę będziemy mieli. Bo to nawet nie będzie można powiedzieć o połowie, ponieważ to nawet nie będzie połowa gry. Chociaż dla mnie to będzie trochę połowa gry, bo mówię, ta gra nie jest jakoś długa, jest nawet, powiem, że 100 razy krótsza od Ratcheta i Clanka. Ale jeszcze nie pójdziemy tutaj, gdzie powinienem pójść, ponieważ jeszcze jest jedna rzecz do zrobienia. I nie zignoruję tego faktu, ponieważ mamy jeszcze tutaj jedną drogę, która nas zaprowadzi chyba do Scout Flya, o ile dobrze pamiętam. Nie, tutaj nie ma Scout Flya. Więc coś mi się przewidziało w takim bądź razie, lub się zapomniałem o czymś. No trudno się mówi, no każdy popełnia błąd. Mimo że grę znam na pamięć, to jednak nie wykluczam tego, że mogłem pomylić jakieś lokacje tutaj. Okej. Czas na minibossów. Tak, minibossów, dlatego że tutaj musimy wybić wszystkich lurkarów.
Taka ciekawostka, jak sami zresztą przed chwilą zauważyliście, jest możliwość pauzowania cutscenek. Jest też możliwość wyłączenia cutscenek. Otóż, żeby wyłączyć cutscenkę, to nie musicie wciskać, a raczej nawet nie możecie wciskać trójkątu ani samego startu, żeby pominąć cutscenkę. Otóż, żeby pominąć cutscenkę, musicie wcisnąć start oraz trójkąt. Ale nie wiem, czy to tak do końca działa, ponieważ w Jacku jedynce chyba pierwszych cutscenek nie możecie pomijać. Nie mam tutaj akurat pewności, bo ja wszystkie cutscenki oglądałem, dlatego że lubię cutscenki w Jacku jedynce. Nie to, że w dwójce nie lubię, ale też lubię. Po prostu Jack jedynka ma ten swój klimat, jak już to wspominałem. I lubię oglądać cutscenki z Jacka 1. Tutaj właśnie między innymi Daxter wpadł sobie i stał się ocelem. Oczywiście nie muszę mówić, że kiedy bym skoczył do tego fioletowego ekotoru, równałoby się to z moją śmiercią, co nie? Chyba o takich rzeczach nie muszę mówić. Ach, trochę nam jeszcze brakuje tych precursor orbów. Ale pytanie, gdzie ja je zgubiłem? O, to jest dobre pytanie. To jest doskonałe wręcz pytanie. Tak, niestety to skończyło się również moją śmiercią, jak sami zresztą widzieliście, ponieważ powody. Powody były takie i już. No ale niedługo będziemy kończyli sesję. Dobiegnie niedługo ta sesja do końca. Do końca, hehe. Ale jestem śmieszny. Łahahaha, kurde, boki zrywać. I chyba już mniej więcej mam przeczucie, gdzie zgubiłem. Nie. O! Oh no! Ryba! Afe! Ej, ona w skały skoczyła. Halo, co to ma być? Co to jest za boska ryba? Uwielbiam rybkę w tej gierce. Po prostu jest ona świetna. To jest świetna postać. Najlepsza postać. Chciałbym, żeby ta rybka zadebiutowała w jakiejś gierce z Jackiem nowej, jakby kiedyś wyszła. To ją autentycznie chcę, żeby ona tak wszystkich pożarła, nie? Na wyścigu przykładowo, gdyby to była wyścigówka z Jackiem. Wow! Kurde! Tutaj, widzicie? Tu one są. Jeszcze jeden Scoutfly, ja już go widziałem. Tak, Scoutflye są tylko w takich oto skrzyneczkach, nie ma innego, że tak powiem, innej skrzynki, która by oznaczała Scoutflya. Dobra, ale to nie zmienia faktu, że dalej mi brakuje paru precursor orbów i cały czas mam wrażenie, że chyba wiem, gdzie mogą teraz być. No, na pewno nie tam, bo tam nie ma nic, tam tylko była śmierć dla Jacka. Ale mam pewną teorię, gdzie one mogą być i one chyba mi się wydaje... Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Ale. Dobra, tutaj widzę chyba winowajcę.
Bo tutaj żeśmy jeszcze tego nie odpalali. Więc na co my jeszcze czekamy? No to teraz trzech nam brakuje. To teraz pytanie, gdzie teraz trzy zgubiłem. No nie, no nie mówcie mi, że... No bo tutaj na 100% nie, to jest wręcz pewne, że tutaj nie. W tej sekcji, ponieważ jak pamiętacie, brałem te cztery, te. Znaczy te trzy w sumie. Więc tutaj ich nawet nie ma. Ale nie ukrywam, że gdzieś tutaj mogły być i ich nie zauważyłem, bo jestem ślepy. Muszę znowu te okulary założyć na siebie, ponieważ teraz jestem bez nich, bo muszę sobie kupić, wiecie, to do czyszczenia, to takie, takie mokre chusteczki do czyszczenia, bo nie powiem, że nie, ale no trochę usyfione mam je. Mam jeszcze też szmatkę, którą mogę sobie przyczyścić, no ale, no mówię. Tutaj na 100% nic nie ma już, no bo kurde, co by tutaj mogło być? Halo? Halo, 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 halo. Well, better you than me. Dużo razy sobie zginąłem. Aż z wrażenia mi koszulka tutaj spadła z krzesła. Mam takie dziwne wrażenie, że tutaj gdzieś zostawiłem te precursor orby. Co byłoby prawdopodobne, bo ścigałem tego kota. I już mamy 2 godziny na nagraniu, a tu zaraz sesja dobiega końca. No tutaj nie mogą być, ponieważ no w skrzynkach ich nie ma, bo nigdy nie było precursor orbów w skrzynkach. No poza tymi, które trzeba bombą zniszczyć. Tam oczywiście, że były, ale tak to nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie wiem, gdzie one są, kurde. No mamy problem teraz. A, tutaj są, widzicie? A, kurdeś. Cwaniaki jedne się wycwaniły. Widzicie? Proszę bardzo. Teraz mogę powiedzieć, że Misty Island mamy ukończone. Praktycznie na 100%, bo jedyne co teraz musimy zrobić, to oddać kotka i mamy to co chcieliśmy. Mamy upragniony efekt końcowy. Więc opuszczamy Misty Island. Miło było, ale się skończyło. I lecimy do tego kolesia, do tego rzemieślnika. Nie, ja chyba źle na niego mówię, on powinien być architektem. W sensie to jest bardziej architekt niż rzemieślnik, więc sorry najmocniej. Oddajemy łódkę na miejsce zasłużone. Hurry up with those power cells. I'm waiting at the head of Fire Canyon, at the top of the cliff behind the farmer's house. Tak, ciągle mamy non-stop przypominajkę, że możemy iść na Fire Canyon, ale nie idę tam. Oh, the muse! You saved her! Oh, you really are the best. Here, take this power cell. I won't need it now that I have my inspiration back. Oh.
I mamy 30 pri... Pff, no widzicie, teraz ja pomyliłem, no. Power Celli. I w sumie... Można by powiedzieć, że teraz mamy oficjalny koniec sesji nagraniowej. Aczkolwiek, mimo co, chcę zobaczyć, czy ta wydma... Czy wydra gdzieś się pojawiła. I chyba od początku będę musiał to robić. Może nawet i lepiej. Bo przynajmniej będę wiedział, gdzie mniej więcej ona jest. Bo potrzebujemy jeszcze jednego precursor... Power Cella, naucz się rozróżniać, kurde! Tak, jednego Power Cella nam jeszcze tutaj brakuje na Sentinel Beach i wtedy będę mógł powiedzieć, że cały ten okrąg mam zrobiony na 100%, bo tak, zanim ktokolwiek mi tutaj powie, ale Pomidor, nie będzie 100%, bo jeszcze nie zrobiłeś tamtych rzeczy od wyroczni i od tego wujka. Okej, okay, nie mam Power Celli za te rzeczy, o której tutaj wspominaliście. O której ktokolwiek by tutaj wspomniał, bo nie mam od nich Power Cella. Ale nie oznacza, że go nie będę miał, bo będę miał, tylko że na razie nie teraz. Na razie nie przyszedł jeszcze czas na to. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że sobie tutaj będziemy kończyli powoli. Nie ma co tutaj na siłę robić tej misji. Ja sobie bardziej o niej przypomnę, o co w niej dokładniej chodziło następnym razem. W przygodach Jacka i Daxtera The Precursor Legacy, albo po prostu Jacka 1. A my za ten czas udamy się w okolice Fire Canyon i tam myślę, że sobie rozpoczniemy następną sesję, ewentualnie na Sentinel Beach, by zrobić to 100% nieszczęsne tutaj. Tak więc... Co sądzicie o tej sesji? Co sądzicie o stylu prowadzenia tej serii? Czy wam się podoba, czy nie? Wszystkie komentarze piszcie tutaj pod tymi filmikami, pod tymi częściami. Oczywiście również zachęcam do komentowania, czy seria wam się podoba, czy przypada wam do gustu, oraz to, czy w sposób ciekawy ją prowadzę, czy jestem informatywny i czy przyjemnie wam się słucha tego, co ja tutaj biadolę sobie w tle. Ja się z wami żegnam, tutaj był Pomidor.pl, dziękuję za oglądanie. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami itd., itd. A jeżeli jesteś nowy na tym kanale i... A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę i tak jak już niedawno powiedziałem, napisz komentarz, co sądzisz o Jacku i Daxterze, czy lubisz tę serię, czy nie, czy przyjemnie ci się ogląda moją serię, czy jestem informatywny. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Jacka i Daxtera i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i... Pa, pa!